Dziękuję za oglądanie. Kurwa. Siemanko, witam wszystkich na kanale Gram w Gry. Dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć talizman Kagutsushiego. Kagutsushiego, tak, zgadza się. I odkryć kapliczkę kwitnącej śliwki. Talizman wygląda tak, ja już go zdobyłem oczywiście. Pokażę wam drogę, jaką pokonać, żeby dotrzeć do tej kapliczki. Talizman jest przedstawiony jako złoty. Jak na razie do tej pory mam tylko jeden złoty talizman. I to jest właśnie ten Kagutsushiego. I on daje nam taką umiejętność jak dodatkowe obrażenia, gdy mamy 50% życia lub mniej niż 50%. Patrząc na pozostałe talizmany, które zdobyłem, no to naprawdę to jest dosyć dobry talizman. Znajdujemy się w miejscu. To jest mapa. To jest dolna mapa. I bliżej, żebyście się zorientowali. Punkt orientacyjny, najbardziej znany, to chyba na samym początku gry, to jest Złota Świątynia. Zobaczcie, Złota Świątynia jest tu. Przemierzamy na zachód drogę. Za rzeką jest takie wzgórze. Jesteśmy tutaj przed tym wzgórzem. Wierzchołek si coś tam. Tak się nazywa. I tutaj, z tego co pamiętam, to chyba będzie jakaś jeszcze babka, ona nam powie, że to jest jakaś kapliczka. Coś takiego tutaj chyba było. Biegniemy na górę, przez tą bramę całą. Jak widzicie, tu po prawej jest takie drzewo, po którym możemy się po którym możemy skakać, ale to jest chyba droga powrotna bardziej. Bo droga na tą górę wjedzie tutaj na lewo. I tutaj też sa! I tu sa! I tam sa! Przyciskamy się. I znowu będzie. Jak spadniecie, to... Oj, proszę, drzewo cisowe. Jak spadniecie, to nie ma problemu, bo... możecie z powrotem wejść na górę po kamieniu i znowu spróbować się skoku. Sa! Tutaj nie bójcie się, raczej się nie podpalicie. I łapiemy się tego urwiska. Tej półki skalnej. Na górę. Chodź! Góra! I jesteśmy... jakby co, to tego na razie nie klikajcie, bo to będzie opuść kapliczkę i się teleportujecie do tej bramy przed. Ja tak zrobiłem, ale musiałem tu iść. Drugi raz, to jest system trzeci raz. Na drugi raz musiałem iść tutaj do tego drzewa białego, z tego co pamiętam. To jest kapliczka, tutaj będzie taki przycisk, żeby się pomodlić. Po modleniu się, czy po tej modlitwie, dostaniecie ten talizman wspomniany. I jeszcze ewentualnie tutaj będzie miejsce związane z jakąś misją fabularną. Tu się przyciskacie. O, i tu proszę. Jakiś samuraj popełnił harakiri. Może nie harakiri, bo on jakiś scyzoryk miał. A harakiri się kataną popełnia. Nie wiem, stracił wszystko i się zabił. Także to drzewo będzie tutaj w misji fabularnej. No i w zasadzie chyba tyle, no. Pokazałem wam, gdzie ta kapliczka jest. Zapraszam na kolejne poradniki z gry Ghost of Tsushima, a także z innych gier, które znajdziecie u mnie na kanale. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!